Witam Was, moi drodzy, w 7 vlogmasie. Mamy dzisiaj 13 grudnia. Jestem w pracy. Jest godzina 12:20, więc jeszcze trochę do końca. No i generalnie te najbliższe vlogmasy do końca weekendu, czyli 7, 8 i pół 9 mogą być takie nudne, bo mam w ten weekend trochę rzeczy na studia, no i przez to nie będę robić nic ciekawego, tylko będę się uczyć, więc jeżeli się coś będzie działo, to to nagram, ale spodziewajcie się po prostu, że będzie raczej nuda. Więc tak, ale już coraz bliżej świąt, wrócę do domu, to sobie otworzymy kalendarz adwentowy i Wam pokażę. I co? No i tyle chyba, mi się wydaje. No dzisiaj może jak się uda, to wyjdziemy z dziewczynami do Primarka, do Bonarki, ale to jest takie 50-50, bo zależy od pracy Agi, więc nie chcę nic obiecywać, bo nie wiem, ale generalnie nic poza nauką. Witam Was świeżo po pracy. Będziemy sobie otwierać kalendarz adwentowy. Dzisiaj okienko, moi drodzy, 13 i 14. Także już zobaczymy, co w nim jest. Uj. Tylko tak, gdzie mamy 13? Tu jest 13. Otwieramy. Jakiś serum. Już zobaczymy. Tak wygląda. Ok. I 14 jest tu. Proszę, jakiś pomarańczowy. Już zobaczymy. To najpierw może to pierwsze. Jest to, widzę, że serum z niacinamidem. Okej, to zaczniemy sobie może od tego pierwszego. Tak wygląda jeszcze raz. I tutaj pisze, że jest to serum z niacinamidem. Ale w sumie 5% niacynamid, więc będę testować, co nie przydałoby mi się niacynamid zastosować, więc tak wygląda. A to drugie, moi drodzy. Co to jest to drugie? Aha, okej, okay. Pumpkin Enzyme Mask. Czyli z tego, co rozumiem, jeszcze się upewnię, czy dobrze rozumiem, jest to maska do twarzy. Taka malutka. Tak wygląda. Więc przetestuję sobie w sumie też. 14 ml, a to drugie ma, moi drodzy, 15. Tak to wygląda. Standard. Zawsze kiedy Aga wraca z pracy, to zliczenie na piwko. Idziemy, widzowie, do Primarka, bo jednak Aga wróciła wcześniej z pracy, bo ona tam nie pracuje i przez to, że nie pracuje, to ją wrzucili wcześniej. Nie na żart. Ile? 75 zł. Widzicie? Zapraszam Was do Galerii Krakowskiej i zostawcie Adzę na piwek. Będzie mi bardzo miło. Przyjdź tu do nas i z nami trwaj, wbrew tak zwanej ironii losu. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas te miejsca przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Finish. Witam Was, 14 grudnia. Nawet wczoraj nic nie nagrywałam. Byłyśmy w tej w Bonarce. Poszłyśmy do Primarka. W sumie nic tam nie kupiłyśmy zbytnio. Aga sobie kupiła buty. Czekajcie, bo tu jakieś.
Aga sobie kupiła buty, a ja kupiłam takie gąbki do mycia, takie myjki. Dwie sobie i drugiej Adze kupiłyśmy sobie razem, bo były akurat w zestawie. I co? No i idę do pracy, właśnie jest czwartek. W ogóle powiem wam, że nie wiem, czy mnie słychać, bo to jest głośno. Poczekajcie chwilę. Dobra, to powinno być lepiej, bo jestem za ekranami, więc powinno być trochę ciszej. Że chciałam wam powiedzieć, że strasznie mi te dni przez palce przelatują. W ostatnim czasie nie wiem w ogóle, jak to się... Wczoraj był piątek, nie, to nie piątek, wczoraj był poniedziałek, to jest czwartek. Nie wiem, jak to się dzieje, nie wiem, kiedy to mija, to przede wszystkim. I po prostu naprawdę nie wiem, o co chodzi, ale odliczam już do 21 grudnia, ponieważ to jest mój ostatni dzień pracy, w tym roku przynajmniej. Ostatni dzień i wracam do domu, więc się bardzo z tego powodu cieszę. Też co nas czeka w najbliższych dniach. No właśnie dzisiaj bardziej pogadankowo, ewentualnie wam właśnie coś poopowiadam, ponieważ właśnie mam naukę głównie, więc dzisiaj się nic nie będzie działo. Jutro piątek, znaczy jutro przynajmniej Aga ma urodziny, to coś tam wam nagram. Ale w niedzielę będziemy robić Adze jednej paznokcie, bo mnie prosiła, więc na pewno wam ponagrywam ten proces i to, jak on się odbywa. A tymczasem lecę do pracy i życzę wam miłego dnia. Ja już jestem po angielskim, po tych wszystkich rzeczach, które mam do zrobienia. Jeszcze sobie powtórzę tylko angielski na studia. Wygląda tak, umyłam się przed chwilą. Właśnie to wygląda, w ogóle moja teraz cera tak wygląda. Staram się to ogarnąć i zobaczymy, jak to się uda. Sorry, bo coś na telefonie. A teraz, moi drodzy, robię w ogóle pizzę i właśnie chciałam zobaczyć, czy ciasto już wyrosło. O, proszę. Ładnie, ładnie. Nie wiem, czy jeszcze poczekamy, czy nie. Zobaczę. Tutaj składniki już mam gotowe. Więc niedługo będziemy tutaj już piec. Tylko właśnie musi jeszcze mi trochę wyrosnąć chyba to ciasto i będę się brać. Widać to. Moi drodzy, tak wygląda gotowa pizzka i no. Mamy tutaj szynkę, cebulę, kukurydzę i w sumie to trzy. Także będzie pyszna jak zawsze, a tymczasem, moi drodzy, się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym vlogmasie.